Na pewno wbrew woli kotów, ale chcę sobie zanotować parę przemyśleń, rozmyślań z ostatnich miesięcy. Dużo czasu spędzam na oglądaniu w smartfonie YouTube'a i, że tak powiem, korzystania z tego, co mi podesłali ci, którzy wybrali dla mnie jakieś filmy, którym się interesowałem. Już nieważne, czy to roboty podesłały, czy ludzie. W każdym razie, czy ktoś mi chciał zwrócić uwagę na coś, coś go zafrapowało i był ciekaw, co ja o tym będę myślał. W każdym razie oglądam te wszystkie filmiki i oczywiście doładowuję się straszliwie wszelkiego rodzaju wiedzą z tych dziedzin, które mnie jakoś tam interesują i które jak gdyby są kontynuacją mojej wiary tak naprawdę, bo wierzę, że moi nauczyciele uczyli mnie prawdy, wierzę, że mówili o swoich doświadczeniach, o świecie rzeczywistym, w związku z tym wierzę w różne fizyczne doświadczenia typu jakimś tam Michelsona, Morleya i tak dalej, i tak dalej. Już nieważne, które czyje i które o czym i które czego dotyczyło. W każdym razie no tak kształtowałem swoją wiedzę w młodości i wierzyłem w to, że te rzeczy, które mnie uczą ludzie, są no, jak gdyby powtarzalne, prawdziwe, że nauka jest rzeczywiście takim tańcem w dwa kroki w przód, jeden w tył, który no, posuwa to jakoś tam naszą wiedzę. Ostatnio słuchałem dużo takich filmów dotyczących fizyki ze zjazdu na jakieś tam państwo towarzystwa fizycznego, towarzystwo fizyków, jakiś zjazd, były wykłady wielu profesorów po angielsku, po polsku. W każdym razie tam udało mi się zapamiętać tych wielu wykładów, których wysłuchałem, że Einstein napisał swoją pracę, główną pracę o szczególnej teorii względności w 1905 roku. A w 1915 na temat ogólnej teorii względności, czyli takiej bardziej obejmującej w szerszym aspekcie rzeczywistość. Tak sobie myślę, że wszyscy w końcu kiedyś tam mamy dużo czasu, żeby poleżeć do góry brzuchem, porozmyślać, pozastanawiać się nad rzeczami, które, że tak powiem, już w ogóle nas nie dotyczą, nic nam nie dają, ani nic nie obiecują, natomiast ludzie ciągle jako ludzkość zastanawiają się nad tym samym, ewentualnie no, upubliczniają tego rodzaju zainteresowania, które dotyczą świata rzeczywistego, a więc wspólnego dla wszystkich i ciągle jeszcze, że tak powiem, wymagają jakichś tam środków, toczą się jakieś tam walki związane z tymi środkami i próby pisania nowych prac, zastanawiania się, jak gdyby, jak zdobyć granty na dalsze życie jako naukowiec w danej dziedzinie, więc w związku z tym jakieś tam postępy, jakieś tam publikacje trzeba mieć. Ostatnio oglądałem na przykład informatyk mówił o tym, jak on pojmuje ontologię, bo on pisze ontologię jako informatyk. Ontologię pisze, ontologia to jest dziedzina filozofii, natomiast on pisze ontologię w sensie znaczenia, rozumienia tekstu pisanego przez komputer. Jak gdyby opisywania dokumentów, publikacji naukowych w takiej postaci, żeby komputer wiedział, o czym ta praca jest. Żeby wiedział i w związku z tym był, jakby będzie zapytany o to, o pracę w takiej dziedzinie, to nie będzie podpowiadał takich prac, czy wyszukiwał w Google takich, które zawierają jakiś tekst, tylko takich, które dotyczą jakiegoś tematu, który jest opisany w jakichś strukturach
danych komputerowych, które są zwane ontologiami właśnie. No i to taka ciekawa rzecz, bo to z mojej dziedziny, jako że jestem informatykiem, to z mojej dziedziny mnie to zainteresowało. A ten filmik nagrywam, bo chciałem tak zsumować tą wiedzę na temat tego zastanawiania się nad dzielenia włosa na czworo. Czyli zawsze nas zastanawiały, jak bardzo się da podzielić, czy materię, czy ładunek elektryczny. Zawsze jak się da wyróżnić największe cząstki tych największe drobiny tych nie wiem jak to nazwać, materii i ładunku, czyli tych wielkości fizycznych. Jedna jest mierzalna w trzech wymiarach czy w czterech wymiarach, bo ma długość, szerokość, głębokość, czyli objętość w sumie, oraz czas, a więc w związku z tym objętość w czasie. I ta objętość w czasie jest zmienna w związku z tym, że może się przemieszczać, poruszać. To już jest takie strasznie zawiłe rzeczy, o których nie chcę mówić w tej chwili. Chciałem tylko powiedzieć natomiast o tym, że też się dowiedziałem tego ostatnio, w związku z tym jest to świeże, że ładunek elektryczny, nie ładunek elektryczny, ładunek magnetyczny, czyli jak się weźmie magnes, to on przyciąga metal. Przyciąga metal, ale jak się podzieli magnes, no to każda część też przyciąga metal, więc w związku z tym siła magnetyczna jest jak gdyby niezależna od ilości tego magnesu, znaczy może od ilości magnesu, tak, natomiast jest zależna od wielkości tego magnesu, znaczy też od wielkości też. Natomiast nie występuje nawet przy rozdrobnieniu magnesu na drobne części. Tam się uczono mnie w szkole podstawowej, więc bardzo dawno temu, 30-40 lat temu, że domeny ferromagnetyczne są w magnesie. Takie malutkie fragmenty, które już przejawiają tą siłę magnetyczną i w związku z tym są ułożone zgodnie, no to ze sobą, no to nie jest tak, że jedna część odpyka, druga przyciąga. W związku z tym wszystkie przyciągają i dlatego taki magnes może być taki silny, tak dobrze zbudowany, tak poukładany. Można powiedzieć krystaliczny. Krystaliczny magnes. Też się dowiedziałem ostatnio o takiej własności. Uczyłem się z tych filmików. Uczyłem się o takiej wielkości jak spin. Kiedyś tam troszeczkę liznąłem, troszeczkę posłuchałem w młodości, w dzieciństwie, czy w szkole się czegoś tam liznąłem, w tym sensie posłuchałem, zanotowałem, zamyśliłem się. Natomiast w tej chwili z nowych tych wykładów najnowszych to takie badania są prowadzone w niskich temperaturach, poniżej temperatury promieniowania tła, czyli tam promieniowanie tła ma 2 kelwiny czy coś. Natomiast poniżej tych 2 kelwinów, jeszcze tam koło 0 kelwina, jak gdyby bada się materię i w związku z tym, to też idą środki oczywiście zupełnie niepotrzebne i nikomu, ale chcemy się dowiedzieć po prostu jako ludzie. W związku z tym przeznaczamy na to fundusze i siły i staramy się tego dowiedzieć. I w związku z tym taką właściwość jak, ponieważ atomy dzielą się na protony, neutrony, elektrony, protony i neutrony dzielą się na kwarki i w związku z tym te cząsteczki najmniejsze materii mają taką właściwość jak energia wewnętrzna, która polega na obrocie tych cząsteczek w jakimś tam kierunku. I ten kierunek, to znaczy ten obrót, on jest taki albo połowiczny, albo jednostkowy, albo trzy czwarte.
Czyli takie, można powiedzieć, takie jak silniki krokowe, też tak przeskakują taki kawałeczek, o ile je ciągnie ta siła magnetyczna, elektromagnetyczna wywołana przez elektromagnes, natomiast no, tak naprawdę to jest to siła magnetyczna. Magnetyczna powoduje ten spin, znaczy to, że ja powoduję spin, to ja to taką, widzisz, taką nie hipotezę, ale tak to postrzegam, że to musi mieć coś związanego z tym, z tą siłą magnetyczną, czyli ten spin jest taki cząstkowy jak te silniki krokowe i ten spin, ponieważ w tych niskich temperaturach to można wyróżnić warstwy atomów o cząsteczek o tym samym spinie. To się tak, nazywa się takie warstwy szkłem spinowym. No, tak jak każda materia może być nieuporządkowana, uporządkowana bardzo nieuporządkowana, uporządkowana także byle jak, albo jeszcze może być taka, że płynna właściwie. I jak gdyby tuż przed przejściem w ten stan zupełnego nieuporządkowania, czyli taka analogia do materii, która jest w stanie płynnym, stałym, płynnym, potem gazowym, ale płyn ma coś takiego jak powierzchnia płynu, tam gdzie styka się jak gdyby z tą fazą gazową, w związku z tym ta materia w niskiej temperaturze, ponieważ cząsteczki też mają jakiś spin, w niskiej temperaturze zachowują, mimo że temperatura jest niska i mimo że cząsteczki nie drgają, to jednak zachowują spin, więc w związku z tym jakiś tam spin mają w fazie płynnej nieuporządkowane, ale te w fazie takiej powierzchniowej, błonie powierzchniowej można powiedzieć, w tej błonie powierzchniowej w niskiej temperaturze spin jest taki sam po prostu i one, mówi się o tym szkło spinowe, czyli taka warstwa materii o tym samym spinie. Bada się tam jakoś jej właściwości, oczywiście bardzo interesujące. Można o tym poszukać, poczytać. Teraz tylko zaanonsowałem sobie pojęcie szkło spinowe. No i tak często jest tak, że jakby na tyle śmieszne są te hasła dla ludzi, którzy nie są zainteresowani dziedziną, że oni mogą je dowolnie wyśmiewać, że tak powiem, przeinaczać, przekręcać, próbować się podszyć pod zdobycze naukowe za pomocą śmiesznych nazw, no bo przecież nawet sama nazwa skwark, czyli superkwark, to już jest śmieszna nawet dla fizyka, w związku z tym skwarki są śmieszne też dla fizyków, mimo że istnieją naprawdę. Ja w to wierzę, jeszcze ciągle się nie zawiodłem. Nie zawiodłem się na fizykach. Nie zawiodłem się na doświadczeniach naukowych, nie zawiodłem się na wiedzy. Natomiast przy wnikaniu, dlaczego coś się dzieje, to jakby fizyka mi zawsze wyjaśniała. Wyjaśniała to w taki sposób, że nie potrafiłem, czy nie chciałem nawet udowodnić, że to jest nieprawda. Natomiast no, jak gdyby cały czas jeszcze w mózgu, w swoich neuronach jakoś te informacje przebiegają przez moją głowę i jakoś tam konsekwencje tych informacji ciągle się jakoś tam rodzą nowe. Ostatnio ktoś mi mówił o człowieku, który się interesuje matematyką i w związku z tym powiedział, że matematyka i informatyka to zupełnie różne dziedziny i nie mają ze sobą nic wspólnego, ale to rozumiem, że tak jeszcze gdybyś nie dowiedział się tego, że mają dużo więcej wspólnego niż mu się wydaje. Na przykład, ja nie będę już opowiadał o tym, jakie przykłady, natomiast pomyślałem sobie jeszcze o tym, że głównym przykładem różnicy matematyki i fizyki
Jest to, jaka jest przekątna ekranu jak telewizora. Fizyk powiedział, że w pikselach można ją zmierzyć i powiedzieć ile ma pikseli na przekątnej. A matematyk powiedziałby, że to jest jakaś liczba, która jest niewymierna, ponieważ ma rozwinięcie siedlne nieskończone. No i to właśnie tak można powiedzieć, że jedno i drugie to teoria. Tak naprawdę tylko sobie, że ta fizyka to bardziej dotyka praktyki, czyli tłumaczy matematykę na zjawiska fizyczne i stosuje ją w tych zjawiskach fizycznych po to, żeby dokładnie je opisać i zastosować. Fizyka i matematyka są bardzo ze sobą zgodne, bardzo ze sobą zgrane, korzystają ze sobą nawzajem ze swoich możliwości i ze swoich zdobyczy. To już chyba starczy tych peanów na cześć matwisu. Tak zacząłem i tak jeszcze tylko zanotuję sobie, o czym ostatnio rozmyślam, jeżeli chodzi o te różne aspekty rzeczywistości. W matematyce coś takiego mnie ostatnio zainteresowało jak przestrzenie i nieskończenie wymiarowe. Na przykład. Dziękuję. Do zobaczenia.